Ale może tutaj jakiś dribbling łamiący... Nie, poleśmy na klipa dla widza. No nie. Dobra, nie ma co czekać, bumpik. Wejdź, piłko. Nie, to jest jakiś żart dzisiaj ze mnie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1, ale poza standardową walką o zwycięstwo, dzisiaj będziemy walczyli o coś więcej, ponieważ zawalczymy o realne nagrody w postaci gotówki. No i myślę, że można przejść do tego, że sponsorem odcinka jest... Repeat GG to jedna z największych stron sportowych, na której możecie rywalizować i zdobywać nagrody niezależnie od tego, jaką macie rangę. Na stronie znajdziecie turnieje z takich gier jak na przykład Fortnite, League of Legends, Dota 2 i oczywiście Rocket League. Dzięki niecodziennym formacie turniejów, gdzie zamiast pojedynkować się ze swoimi przeciwnikami, po prostu gracie rankę i zdobywacie punkty do rankingu, macie szansę na zwycięstwo, nawet jeśli posiadacie srebro czy też platynę. A to wszystko na rankedach, które i tak byśmy grali. Punkty możecie zdobywać m.in. za wygrywanie spotkań, strzelanie bramek czy też save'y. A w każdym turnieju liczy się wynik z waszych 3 najlepszych spotkań. Oczywiście branie udziału w turniejach na stronie RepeatGG jest darmowe, a wszystko co musicie zrobić to tylko połączyć ze stroną wasze konto z Rocketa i zapisywać się do turniejów. Link do strony macie w opisie, a teraz wracamy do odcinka. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika, a jest nim Abdullah. No i co? Dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby mieć nie tylko wygrane mecze, nie tylko dużo bramek, ale też dużo save'ów by się przydało. Żeby uzbierać jak najwięcej punktów, bo save'y też są dosyć kluczowe. No i też na pewno nie będzie nam zależało na tym, żeby przeciwnik dawał FF-a. Więc na pewno będę tutaj dzisiaj doceniał, jeżeli przeciwnik będzie chciał grać do końca, mimo że będzie dostawał w tyłek. Dobra, spróbujmy strzelić na czas. Nie, nie strzeliłem na czas. On ma save'a zamiast mnie. Dobra. Zagrywa do boku. Ja do tego podlecę. Słabo to wziąłem. Ale może uda nam się... No dobra, tracimy bramkę jako pierwsi. I my straciliśmy też minutę ze spotkania, nie mając ani save'a, ani bramki. Dobra, fake kick-off. Z szansą na to, że odda strzał w bramkę i będziemy mieli save'a od razu. Ale tak się nie stało. Dobra, sfejkujmy, wezmę sobie setkę. I może teraz on popełni jakiś błąd, tak jest. Ja niestety sobie najwolniej na świecie tą piłkę zagarniam. Ale może tutaj jakiś dribbling łamiący... Nie, dobra, znowu go zdejmujmy. Dobra, jest git. Nie mogę trafić! Czy to jest groźne? Chyba nie. Dla niego to jest groźne. Dobra. W końcu jest na tyle potężny open, że uda mi się go wykończyć. I wyrównujemy spotkanie. Zero save'ów. No nie wygląda to na razie dobrze. Spróbujmy. Jakiś dobry kick-off. Jakiś od razu strzał. On to raczej broni. No jak nie, jak tak. Dosyć mocno uderza. Ale dostaniemy save'a, jeżeli nie zepsuje. Więc zawsze coś do przodu. I tutaj dobry dunk i 2-1 dla nas. A zrobimy tutaj znowu jakiegoś fejka. On oddał strzał. Jest i save. Dobra, blok. Szkoda, że ta piłka się nie doczołga szybciej do ścianki, bo bym mógł pincha próbować. A tak to jedyne co mogę próbować to się cofnąć na czas. Zepsucił flika. No i 2-2. Dobra, tym razem nie będę fejkował ani nic, bo gościu się przyzwyczaił. Uderzenie przy słupku. Zdążył skubany, ale wzięliśmy mu setkę. Jak nie zepsuje, to mamy 3-2. Tak jest, dokładnie. I znowu mocny kick-off. Niestety mocno, ale przegrany. Ale może będzie save'ik? Nie będzie save'ika. Przynajmniej od razu. Teraz też mi nie dało save'a, to nie leciało w bramkę. Nie no, mogliby nie skąpić panowie z Psyonix. Tutaj zdymowaliśmy go. Nasz Arab się denerwuje. Nie zdążyłem go fliknąć. Minuta 20 do końca. Niby wygrywamy, ale postrzelałbym jeszcze trochę bramek, by się przydało. Nie no, co ja robię? Bez sensu. Nie wiem, co to miało na celu, ale dobra, zaraz i tak mu nastrzelamy. Przynajmniej mamy pewność, że musi paść 4. bramkę w tym meczu. Dlatego zróbmy fejka. Zadziałało. Ja sobie tutaj wezmę. Dobry flick? Nie za dobry flick. Piłka do góry. Tutaj bombka. I 4-3. Dobra, zróbmy. Nie jedziemy na kick-offa. Może on odda strzał.
za wolno to zrobiłem? Kurczę, dawno chyba nie robiłem tych hellflipów na kickoffie, bo powinienem do każdej piłki zdążyć ogólnie. Ale jak widzimy, trochę widać, że nie grałem. Dobra, skupmy się na tym, co on zrobi. On nie ma boosta, więc nie powinien być jakiś groźny. Weźmy mu tą setkę. I fajnie by było to szybko zawrócić. Ale nic bardziej mylnego. Nie zdobyłem free... Nie. Do tyłu, Edek. Do defa! Proszę, nie strzelaj. Nie, no jeszcze się spodziewał. Dobra, mocne wznowienie. No tak, wygrane. I bomb! No nie, tak miał ten strzał wyglądać. Spróbujmy go zdymować znowu. Jak nie, to spróbujmy tutaj wygrać 50. Jakieś uderzenie. Proszę. Dobra, tutaj klepka ze ścianką. Dribble bump. Tak jest, 5-5 klacz. I musi paść 6 bramka. Jeżeli my ją strzelimy, to ten meczek jeszcze nie będzie taki zły. No ale muszę tutaj przyznać, że trochę nie za dobrze gram w tym spotkaniu. W następnym musimy się odkuć. Natomiast... Double reset na zakończenie meczu. Czemu nie? Ojej, już widzę dlaczego nie, już widzę dlaczego nie. Nie, dobra, bloknięte. Weźmy szybko setkę i dobramy. Nie, co robię ty? No dobra, gram na White'a. Teraz myślę, że na pewno się odkuje, co nie? Taka prawda. On sobie poleci na hard dribbla. Kto w tej sytuacji uderzy na bramkę? Dobra, chyba przeceniam przeciwników. Dlatego też spróbujmy swoich sił. Kick-off wygrany. Będziemy pierwsi do piłki. On nie może podjechać. Spróbujmy go kopnąć. Nie dostał demo jednak. Jakiś flick. 1-1 po jego ghost hitie na bramce. Dobra. Mocne wznowienie. On chyba jakiegoś slowa robi. Czy coś takiego typu. My go zdumujemy. Szkoda, że nie ma punktów za demo, bo dzisiaj bym naprawdę uzbierał ich sporo. Próba strzału. On generalnie ma wziętą setkę. Ja udam... No i 2-1, ładnie. Znowu tutaj fake z szansą na save'a. No jest fake, jest saveik. Jak nie zepsuje, to jest kontra. 3-1. Lepiej się dołożyć nie mogło. Znowu można coś wykombinować. On generalnie widzi, jak fejkujemy. Ale czy będzie widział, jak polecimy na... Nie wiem na co. Na jakiegoś wave dasha? Proszę, weźmy setkę. Dobrze. Pinch dla widza? Nie zdążymy strzelić. Nie zdążymy obronić. Dobra, zróbmy tutaj half-flipka. No i mamy... Nie! Nie pytajcie, naprawdę niecelowo to robię. Autentycznie nie chcę oddawać bramek, ale powiedzmy, że to jest to, żeby nie dał FF-a. Większe szanse na więcej bramek, więcej save'ów. Tutaj od razu nadrobimy. Dokładnie, 4-3. Znowu fajnie by było wygrać kick-offa. Ale w tym meczu mamy szansę na 10 bramek, czyli chyba na maksymalny... Na maksymalną ilość, co będzie zaliczana na tej stronce, na repeat GG. To byłoby naprawdę OP. Why? Dobra, zagrajmy sobie do boku. Tutaj kopniak. On niech się wywali, lecimy z kontrą. Dobra. Czekajmy, co on zrobi. Dobra, nie ma co czekać, bumpik. Wejdź, piłko. Nie, to jest jakiś żart dzisiaj ze mnie. Nie. Saveik? Dobra, mamy save'a, jest dobrze. Dobra. Znowu bez demo. I jak trafię, no nie trafię na Opena. Nie dam, nie, jeszcze demo dostałem. Taki potencjał ma ten meczek. W sensie miał, czy tam ma dalej. Dobra, nie dajmy się zdemować. Tutaj cyk. Ono zraszuje. Nie zrobię flika. I znowu będziemy mieli szansę na save'a. Dzięki. Dobra, lecimy all-in. Nie, nie gadaj, że on leci też all-in. Co za hardcore to jest. Zagrajmy sobie piłkę do defensywy. Tutaj
Wyczekujemy kolejnego save'a. Polecimy na klipa dla widza. No nie, jeszcze kontratak z tego leci, jak mnie bumpnął. Ale 6 save'ów mamy, więc ten mecz może być dobry. Tylko strzelmy jeszcze z 3 gole i wygrajmy meczek przede wszystkim. Dobra, on kopie na maksa. Nie wiem, co z tego może być. Raczej nic groźnego. Przemilczmy. Dobra, kick wygrany. Nie wiem, czy zdążę z bramką. Nie zdążę jak nic. Dobra, takie zagranko. Tutaj jakiś taki pseudo fake. Nie zdemujemy go. Zaraz pisetkę raczej na czas. Dokładnie. Przyjęcie do boku. Bomba. On to broni. Przyjęcie znowu. Fliczek. Już myślałem, że on to znowu wybije. Dobra, wywalamy teraz w punkty, po prostu postarajmy się wygrać. Kickoff zwycięski. Mamy piłkę, mamy boosta. Mamy opena. Dobra, 6 do 5. Strzelmy jeszcze gola i to będzie bardzo dobry mecz. Strzelenie teraz gola może nam zapewnić wysoką lokatę w rankingu. Nie dawaj FF-a. Dobra, żeby jeszcze nie dał FF-a i strzelimy jeszcze 8. I to będzie już rewelacyjne spotkanie. Dobra. Koleś się nie poddaje. Nie dawaj FF-a, nie dawaj FF-a. Ja sobie tutaj spróbuję przyjąć. Nie, odwaliłem ogólnie. Ale dobra, meczek wygrany. Lecimy do ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku. No i dobra, ostatni przeciwnik na dziś. Tym razem jest Toxa. I mam nadzieję, że strzelimy znowu dużo goli. I uda się wygrać oczywiście. No, tutaj pierwsze uderzenie celne. My się pośpieszmy. Mamy tutaj boosta. Jakiś flick groźny. Groźny, ale nie dla niego niestety. Dobra, lecimy do defa, chociaż nie opłaca nam się grać bezpiecznie. Nawet opłacałoby się czasami stracić bramkę, żeby szybciej strzelić kolejną. Ale powiedzmy, że dalej najważniejsze jest to, żeby wygrywać. Okej. Save-ik? Save-ik. Mamy jeden boosta, więc może być ciężko kolejne. Okej. Save-ik drugi. Nabijamy, nabijamy. To powinno setę zaraz pić, chyba że on wziął. Nie no, on wziął. Dobra, ale jest trzeci save'ik. Lecimy na rekord. Z czwartym może być ciężko. No i jest bardzo ciężko. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc teraz jakiś kick-off goal? Proszę? Proszę? Tak jest, jeszcze kick-off goal. Nie no, idealnie wyszło. On się namęczył, żeby strzelić, a my tutaj kick-off i jazda. Dobra, fake kick-off. On nam oddaje piłkę. Dobra, na pełny jedziemy, nie? Air dribble bumpik. 2 do 1. Nie zrobię tym razem fake'a, w sumie sam nie wiem dlaczego. Ale weźmy sobie boosta, mamy piłkę. Ja to sobie poczekam. Jakiś fliczek. Szkoda, że ta piłka mi spadła. Mamy setę za to. Dobra, poczekajmy, aż będzie z terytorium save'ów. Nie dostałem save'a. Specjalnie czekałem, aż podjedzie bliżej, żeby dostać save'a. Nie dostałem tego save'a, ale no... Mówi się trudno. Jakiś flick. Nie udało się. On będzie z groźną akcją. To będzie albo gol dla nas, albo dla niego. Jednak dla niego. Dobra, tym razem nie jedziemy na kick-offa. Zróbmy sobie fake'a. On uderza niecelnie. Nie zdąży, nie? Dobra, weźmy sobie boosta. Fake. Weźmy sobie setkę kolejną. On ma 0. Więc jakby... Powinniśmy to i tak strzelić zaraz. Dokładnie, jeszcze z save'em. Lepiej wyjść nie mogło. Niecałe pół meczu. Mamy tylko 3 gole, ale za to 4 asysty. No i dobra, zrobię sobie fake, a tym razem postaram się być jak najszybciej. O nie, on też zrobił. No dobra, jesteśmy przed nim. Polec od razu. Nie ma czasu do stracenia, 4 do 2. Proszę, jakiś kick-off goal. Chociaż nie wiem, czy teraz niedobrze by było, jakby nawet Ziemek strzelił, żeby nie wyszedł.
Dobra. Poczekajmy, aż odda strzał. Mamy save'a. Mamy piłkę. Nie wiem, czy jak fliknę, to nie będzie gol. Na pewno jak tak fliknę. Może jakbym walnął petardkę. Okej. Znowu będzie okazja na interwencję. Ładnie to strzelił. Prawdę mówiąc, myślałem, że się już wywalił, że na spokojnie wybijemy piłkę, ale jednak było inaczej. I zdążył to jeszcze uderzyć przed nami. Więc gratulacje dla niego. A tymczasem Jadek się jedzie wywalić. Dobra, kopnijmy do boku, żeby nam nie strzelił od razu. On znowu bierze piłkę w powietrze. To będzie mega słabe. Nie zdąży strzelić. Weźmy tylko setkę i spróbujmy demo. Nie uda się. On nas przebija. Dobrze będzie go zdymować. Nie wiem, czy zdążę strzelić. Zdążyłbym, gdybym kopnął w bramkę. Ale może i tak będzie gol? Nie. Słaby strzał. Udało się go zdymować za to. Naprawdę dzisiaj to bardzo dużo demo wlatuje. Fake. Jakiś flick. On to broni. Nie jest to po mojej myśli. Jakiś fake. Dobra, 5 do 3. Nie no, ziomek ma 8 obron, jak ja mu zazdroszczę. Ale muszę przyznać, że gram trochę ofensywnie, więc faktycznie go napieramy. Dobra, zagrajmy sobie jakoś tak, żeby nie miał strzału. To było tak słabe, że nie wyobrażam sobie, że dało się coś takiego słabego zrobić. Dobra, kolejny kick-off. Ja pierdzielę, musimy skoczyć. On na szczęście nam zostawił tutaj setkę. Powinien nam ją zabrać. Dobra, tutaj jakieś 50. Strzysujmy go. Odbitko od cornera. Jakiś próba strzału. I tracimy? Nie, nie tracimy gola, weźmiemy sobie setkę. Spróbuję jak kopnąć bramkę. Nie wiem, jak to się odbije. Odbiła się tak nieprzeciekawie. No i ona zdymowała, my go nie. Dobra, wiecie co, jadę po tą setkę. To jest nieodpowiedzialne i w ogóle. Ale co tam? Tracimy gola? I znowu trołuję. No nie mogę. To jest fejkiem. Bez fejka. Tu z fejkiem. Mamy boosta. Tutaj jakiś strzał. Weźmy tego boosta. Zły bardzo touch. Wyprzedzimy go. Proszę. Dobra, jest jeszcze sekunda do końca. On ma pełne 10 strzałów i pełne 10 obron. My niestety trochę mniej, więc po prostu wygrajmy. Okej. Nie, to było głupie. Nie, nie, skusiłem się na punkty. Trzeba było zagrać do ziemi, ja się skusiłem jeszcze na jakąś bramkę. Jak teraz to przegram, to jestem takim łosiem. Ale na szczęście nie przegram tego, co nie? Strzelamy piękną bramkę na zakończenie odcinka. Dobra. O. Dobra, zagrałem do cornera. Względnie bezpiecznie. Proszę. Dobra, mamy setkę. Teraz dobrze by było nie stracić bramki. Ale znając mnie, to będzie różnie. Proszę. Jest, 7 do 6, opłacał nam się tam sterować gola. Napiszmy mu, dobra gra. Muszę przyznać, że strasznie trołuję. Ale przynajmniej były emocje w dzisiejszym odcinku. Chyba w każdym meczu było tak mega blisko. Na stronce niestety zalicza to zawsze z opóźnieniem, więc nie mogę wam od razu pokazać pewnie swojego wyniku. No ale myślę, że łatwo można policzyć, że zdobyłem całkiem sporo punktów. Szkoda, że ten pierwszy mecz przegrany, bo byłoby już w ogóle super. A tak to muszę jeszcze sobie zagrać meczek poza nagrywką. No i to tyle, pamiętajcie, że macie link do strony w opisie. Ja już nie będę przedłużał. Miłego dnia wszystkim i elo. Hello.